Czy mama Blue i Bingo miała tragiczne dzieciństwo? Dzisiaj w dzisiejszym odcinku zastanowimy się na właśnie ten temat. Zapraszam serdecznie do dzisiejszego odcinka. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i lecimy, ponieważ Blue wykonuje świetną robotę, zagłębiając się w historię innych postaci. Dzisiaj będziemy koncentrowali się na postaci właśnie wymienionej Chili, która jak się okazuje nie miała najweselszego dzieciństwa, ponieważ jej mama niestety odeszła z tego świata. Nie wiemy w jakich okolicznościach, możemy przypuszczać, natomiast dzisiaj właśnie sobie na ten temat porozmawiamy. Jest to postać, która główna, jedna z głównych postaci, która zasługuje na więcej czasu ekranowego i niezależnych odcinków. Właśnie tutaj mówimy o Chili. Pracując jako mama na pełen etat, z wieloma obowiązkami, przeszłość Chili została słabo zbadana w serii. Wiemy tylko parę rzeczy i myślę, że w nadchodzącym sezonie, który się ukaże pewnie za jakiś czas, będziemy mieli właśnie więcej informacji na temat mamy Chili, czyli mamy Blue i Bingo. I tak, jeżeli już wspomniałem wam wcześniej, jedną z największych takich bolączek i tajemnic i miejsc do spekulacji i teorii jest właśnie dzieciństwo Chili i w tym dzieciństwie dokładnie los, to co się stało z jej mamą. Jak wiemy, cała rodzina Chili, w sensie mówię o mężu, o dzieciach, jest bardzo związana ze sobą, ale też oczywiście jakbyśmy rozszerzyli tą rodzinę na innych członków, to również tutaj one niezwykle blisko ze sobą są związane i żyją. Blue i Bingo mają dwóch wujków, ciocie, dziadków i kuzynów po stronie Bungiego. Natomiast po stronie mamy tutaj niestety jest troszkę gorzej. Po stronie właśnie te postacie, które wymieniłem, uczestniczą w każdej, praktycznie każdej imprezie rodzinnej. Często spędzają razem czas, sprawiając wrażenie, że wszyscy się spotykają i bardzo są z sobą życi, bardzo się kochają. Natomiast jeżeli sobie porównamy właśnie rodzinę ze strony Chili, tutaj cała nasza historia obejmuje tylko tak naprawdę jej tatę Morta i jej starszą siostrę Brandy. Ale Brandy, i słuchajcie, to jest bardzo tragiczne też, jeżeli chodzi o tą postać, że jak sobie porównacie te dwie rodzinki od strony taty i od strony mamy, no to jest tutaj znacząca różnica i widzimy, że ta rodzina Chili nie jest zbyt duża. Wydaje się, że Chili od samego początku jej rodzina miała problemy właśnie z wielodzietnością, problemy, że ta rodzina nie była jakaś ogromna. No i oczywiście to wszystko też prowadzi do tego, że jak porównacie sobie te sezony, które mieliśmy do tej pory, to widzimy jak Benji jak sobie, wiecie, radzi. Tutaj widzimy te interakcje, te wspólne życie właśnie Benjiego ze swoimi braćmi, bo tych braci widzimy dość często, jeżeli porównamy sobie z rodziną właśnie Chili. Część z nich przecież blisko siebie nadal mieszka, więc razem też nie dziwota, że się widzą. Właśnie tutaj ta interakcja jest bardzo duża i to wszystko wiemy. Natomiast w porównaniu do Chili otrzymujemy tylko tak naprawdę parę odcinków, czy nawet jeden, gdzie jest jakby interakcja Chili ze swoim tatą, czyli dziadkiem Blue i Bingo, których właśnie wiezie za miasto Blue i Bingo, aby odwiedzić tego swojego tatę, czyli ich dziadka, który miał niedawno problemy zdrowotne. Chili oczywiście jest zmartwiona o swojego tatę, wierząc, że musi zwolnić i bardziej dbać o swoje zdrowie. Oczywiście. No i tutaj przechodzimy do tej tragiczności, tragizmu postaci Chili, jej dzieciństwa, ponieważ że tutaj wiele fanów tutaj tworzy wiele teorii, mamy wiele spekulacji i pola naprawdę do tego, żeby uwolnić swoją wyobraźnię i możliwe, że Chili straciła mamę z powodu jakiegoś problemu zdrowotnego, ponieważ pojawia się ona tylko krótko we wspomnieniu podczas jednego z odcinków, kiedy Chili była w wieku Blue. Na szczęście odcinek o dzieciństwie Chili mógłby wyjaśnić właśnie co się dokładnie stało, natomiast jest to jednak tragiczna sytuacja i tutaj bym się na tym najbardziej rozwijał, ponieważ nie mamy babci po stronie
Blue i Bingo nie mają babci po stronie, czyli mama, czyli odeszła z tego świata, który jest przedstawiony w Blue i Bingo, i prawdopodobnie coś wydarzyło się takiego niezbyt dobrego. Niektórzy twierdzą, że były to problemy zdrowotne i to sprawiło, że nie ma jakby w tym odcinku mamy Blue i Bingo, natomiast możliwe, i tutaj pojawia się, bo tragizm jest sam w sobie, że czyli musiała wychowywać się tylko z tatą, natomiast jeszcze bardziej mogłoby być to tragiczne, jakby okazało się, że mama, czyli zginęła w jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, w jakimś wypadku lub w wyniku jakiejś katastrofy lub czegoś innego. I tutaj właśnie dlatego jakby nazwałem ten odcinek, o którym teraz rozmawiamy, na którego temat teraz rozmawiamy, tragizmem, tragicznym z dzieciństwem Blue i mamy Chili, ponieważ no jak się okazuje, Chili straciła tą mamę, która nie, no mama jest bardzo ważna, szczególnie dla dzieci, więc to jakby podsyca ten tragizm. Dodatkowo przecież być może była to właśnie tragiczna jakaś sytuacja, która być może Bingo widziała ten wypadek. To by było jeszcze bardziej nadawało takiego emocji, takich bardzo przykrych. Więc być może właśnie to zobaczymy w nadchodzącym sezonie. Właśnie wyjaśni się do końca ta historia, dlaczego nie ma mamy Chili z nami, dlaczego nie ma babci Blue i Bingo, co się tam dokładnie wydarzyło. I no niestety właśnie w porównaniu do Benjiego, mama, czyli właśnie tutaj przedstawia się ten tragizm jej dorastania, ponieważ no było to dorastanie takie no dość przykre, dość nieszczęśliwe. Pamiętajmy, że mamy jeszcze oczywiście Brandy, która jest siostrą Chili. I tutaj może być ciekawa historia. To już nie jakby w czasach dzieciństwa, natomiast wiemy, że jakby Brandy się strasznie odseparowała od Chili. Tutaj mogło, wiemy, że to mogło być spowodowane tym, że Brandy nie mogła mieć, ciocia Bronka nie mogła mieć dzieci, natomiast być może były jakieś przykre sytuacje również w czasach dzieciństwa, które wywarły również piętno na to, jak Chili i ciocia Bronka, jakie są ich relacje, jak się zachowują w odniesieniu do siebie. Więc tutaj też może być jakiś tragizm, ale główny nacisk właśnie w tym odcinku właśnie chciałem wam skierować na tą tragiczną sytuację związaną z mamą. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że w przyszłości rozwiąże się to i twórcy wyjawią nam te wszystkie sekrety.